Ale patrzcie na to, tu jest autostrada, te zjazdy są ogromne. Słuchajcie, dodatek do ATS-a, mamy nawet update gry. To jest dodatek Texas. Zobaczmy sobie zwiastun, jak to wygląda. Co oni nam tu zaserwują w tym dodatku Texas? Bo ja chcę wydać ciężko zarobione pieniądze na ten dodatek. I co, będę krowy oglądał? Widoki są. Texas jest generalnie bardzo dużym stanem. On jest chyba większy od Polski nawet. Jest taka mapka w internecie, gdzie można sobie porównać wielkość każdego stanu do innego państwa. No coś jest, no. Ach, zobaczmy. Ile to kosztuje? Wifil Costed, proszę mi pokazać. Texas. Dobra, ja chcę kupować. Store Pay. Daj mi Texas. No 70 zł kosztuje. Jest gitarka. Kupujemy. Mamy i robimy update gry. Chyba się kupiło, nie? Tak, gdzie mój pchones? Ubrało hajsy. Dobra, Cursing Texas Rules. Using external contract od Markel Control the War of Tracks. Dobra. Ej, ja mam w ogóle tu nową ciężarówkę, więc jestem osikany totalnie. Tylko nie mam kasy. Totalnie spłukany jestem i zadłużony. Kasy mam, gdzie tu się kasę patrzy? 21 tysięcy dolarów. Kurde. Ale tak, musimy się przenieść gdzieś w okolice Teksasu, czyli New Mexico. Ej, spory Texas, co? Jest tutaj nawet dużo dróg, no nie? Tak w porównaniu do tego, do Montany, której też nie zwiedziłem, to w Teksasie wygląda, że no jest sporo tych dróg usianych chyba. Dobra, tutaj mam najbliższe miasto koło granicy z Teksasem, przenieśmy się tam. Milion kredytu i 3 ciężarówki. Ja mam 2 ciężarówki, a drugą jeżdżę, nie? Także... Okej, okay. Jesteśmy w grze, to jest moja nowa ciężarówka, człowieku. Zrobiłem nią jeden transport, jest fantastyczna. Już, ej, żygałem tą poprzednią ciężarówką, dałem ją pracownikowi, bo była właśnie ożygana. Skrzynię biegów do sprzedania, czy mam? Nie mam skrzyni biegów do sprzedania. Monitora też nie mam. A czy mam jeden 25-calowy? On jest ten, to jest taki ultra panoramiczny, wiesz o co chodzi. O ja, jak to pusto jest, tak w porównaniu do ETS-a? Nie, to tutaj w ogóle samochody nie jeżdżą. Oh, coś ciężej chodzi ta kierownica w tej grze. Jesus. Klakson działa. Ej, ładnie tu wygląda ta okolica. Ale ostre hamulce ma ta ciężarówka. Dobra, w lewo to wiecie jak w Stanach jest. W lewo nie możemy sobie skręcać na czerwonym. Lubię ten klimat ATS-a? A, trochę inaczej. Zobaczcie, mam kierunkowskaz w lusterku. To jest ciężarówka. Nie mam co prawda spania, ale kto by tam chciał spać? Ja jestem na dorobku, nie mam czasu na spanie. Zabieramy ładunek i jedziemy na Texas. W ogóle coś dziwnego dzieje się z tym. Ze wskazówką, widzicie jak skacze? Czekaj. Zobacz, dodaję gazu. Coś nie tak. W ETS-ie było wszystko dobrze, ale tutaj coś nie. Może przełączę się na ATS, czekaj, bo tutaj chyba dalej mam... Tak, American Truck Simulator. O, teraz to tak. Połączyło się w ogóle? W ogóle nie pokazuje, że się połączyło. Nie działają obroty. Nie jest odpalone. No to ciekawe. Dobra. Coś nie działa. Co, no coś mi się popsuło w tirzech. Ty, ale to nie są żarty, to jest podwójna? Nie, pojedyncza. Wszystko gra. O, tak sobie pojedziemy, cyk. Joko, cysterna długa. Człowieku. Dobrze, zabieramy to i jedziemy do Teksasa. Zaraz się przekonamy, czy wydałem te 70 zł w błoto, czy jednak warto było. Teraz specjalnie kupiłem, żebyście wy nie musieli tego robić. I sobie zobaczycie sami na własne oczy, o co tutaj chodzi. Całego Teksasu nie objedziemy, dzisiaj nie ma szans, bo tam jest sporo kilometrów. Ale coś tam objedziemy. Będę często zmieniał kierunki jazdy. Zresztą to nie ma znaczenia, bo i tak nie mam nic odkrytego, nie? Możemy sobie jechać też dookoła Teksasu z jednym transportem, nie ma znaczenia. Co ciulu? Gdzie jedzie? I zobaczcie, tutaj też w tych Stanach zupełnie inaczej wyglądają te naczepy, nie? Podoba mi się to właśnie. Jak ładnie to odwzorowali. Left.
Ty, ale do stop-hama sam tym chłopem. W WTS-ie jeszcze gorzej robię, bo na przykład wjeżdżają ci na autostradę i nie patrzą, czy ty jedziesz rozpędzony 100 na godzinę, tylko się wdupczają i elo, nie? Jeszcze gorzej jest w WTS-ie. A tutaj to się przynajmniej zatrzymał. Co tu się odwala? Czemu tamten jechał na zielonym? Moim zielonym? Czemu on jechał prosto? No co się tu stało? Gościu chyba... Nie, no musiał mieć czerwone, nie? Co za ciulasy brudne, ej. O, patrz, znowu mam zielone, a już chyba wiem, o co tu chodzi. Ty, ale patrz, ten czym... Aha, bo on już skręca, okej, dobra. Myślałem, że ten tym Challengerem tutaj mi się wdupczy. Jest, jedziemy. Pokaż mi advisora, albo nawigację. O, nie działa tutaj to, ona na... Zegary mi nie działają, czekajcie, muszę to naprawić. Dobra, już naprawiłem. Kto by pomyślał, że dwie gry naraz miałem uruchomione? Kurwa! No czasami tak jest. O, ale gra co? Działała dobrze, nie? Nic się nie stało. Nie ścinało gry ani nic, a miałem uruchomionego jednocześnie ETS-a z tymi wszystkimi jego modami, jednocześnie ATS-a ze wszystkimi tymi modami. Wiecie, co lubię najbardziej w ATS-ie? Że tutaj można bardzo szybko jeździć sobie ciężarówkami. Naprawdę to jest sztos opcja. O, i zobaczcie, teraz zegary sobie zaczęły działać prawidłowo. Tu mam wszystkie info, tempomaty, jaki ładunek, jak rozwalony, co i jak. Wszystko jest. Wszystko, co chcesz i nie chcesz. Także zależało mi na tym. No i oczywiście button box zaczął działać. To jest najważniejsze. I słuchajcie, 105 mil na godzinę mogę sobie tu lecieć ciężarówką. 105 mil na takiej gównianej drodze, zobacz. W Europie jakby cię zobaczyli z taką prędkością w ciężarówce, to by cię na gałęzi powiesili. 105 mil to ile? To jest 150 km na godzinę? To z grą czy z kierownicą łączę? Chodzi ci o tego button boxa? To łączę z grą bezpośrednio. Gdzie tu jest mój tempomat? A, dobra, mam tutaj. Co, ustawiamy na 105 i poszli. Ja właśnie nie wiem, czy ta ciężarówka będzie w stanie tyle osiągnąć, nie? Także sobie przy okazji sprawdzimy, co ona potrafi. To jest moja nowa ciężarówka, ona jeszcze nie jest wykokrzona ani nic. Ale na tej drodze ciężko będzie osiągnąć maksymalną prędkość. Zobacz, cały czas ktoś jedzie z babciną prędkością niestety. Że no jest jak jest. Nic nie poradzimy na to, musimy się trochę dostosować. Tak czy nie? Szmatka na kierownicy to jest profesjonalna, prawdziwa powłoka na kierownicę. Nie wiem, o co ci chodzi. Bardzo fajna, przyjemna w dotyku. Mi się podoba. 7:38 jest. Bo wiecie co, w tej ciężarówce brakuje mi jedynie spania. Niestety. Nie mamy tu spania. No jest jak jest. Trudno. Będę musiał z tym jakoś żyć, no. Ej, wiecie co? Buja mi tą ciężarówką, jak jadę prosto. Co? Mi się nie podoba. Patrz, widzicie na kierownicę, ja puszczam ją? Zobacz, co się dzieje. Widzisz? Czemu tak jest? Ja mam jakieś opcje włączone dziwne czy coś? To jest dodatkowa imersja, tak? Może, nie wiem, no dziwne, dziwne. Nieprzyjemne. Właśnie nie wiem, co tutaj muszę zrobić. Chyba jak dojadę gdzieś na miejsce do spania, to muszę na fotelu spaść, albo gdzieś na naczepę pójdę i na ładunku się prześpię, no nie wiem. Tą ciężarówkę oczywiście można zmodyfikować, ale nie było mnie stać na to, wiesz? Jak będzie mnie stać na modyfikację jej, to oczywiście to zrobimy w pierwszej kolejności. Ja kupiłem tę ciężarówkę ze względu na to, że mnie było stać, to po pierwsze, a po drugie, dlatego, że mi się bardzo podobała wśród tych ciężarówek, na które było mnie stać. Pod silnikiem, żeby było ciepło? Nie wiem, gdzieś się na desce rozdzielcze się prześpię, wiesz? O, albo jak nie topiesz, przywieszę się do sufitu jakimś hamakiem czy coś. Nie? A czemu nie? Trzeba sobie radzić w życiu. Panie, tu mamy takie... jak to się nazywa? Podpory, żeby się złapać, żeby sobie wejść do środka. Podoba mi się ta ciężarówka, poza oczywiście drewnianymi wykończeniami. Ja nie wiem, jaki człowiek wymyślił, żeby do pojazdów jeżdżących dawać drewniane wykończenia w środku. Kto to wymyślił? Musimy go kiedyś znaleźć, namierzyć i powiedzieć mu, że to jest zły pomysł. Tak dosadnie mu to wytłumaczę. Nie instalujemy drewnianych wykończeń w żadnym pojeździe. Czy to ciężarówka, czy samochód osobowy, rower, cokolwiek. Drewno jest do lasu, do budowania domów, a nie do ciężarówek.
koniec, kropka. Czy tam do samochodów osobowych. A tutaj do Mercedesów to ładują, do jakichś tam innych. Co to? To nie jest do tego, nie? Nie są ładne i koniec. Nie możecie mówić, że są ładne. Jak mówicie, że są ładne, to musicie wyjść ze streama i koniec. Tu nie uwzględniamy takich rzeczy jak ładne wykończenia drewniane. Nie ma czegoś takiego. Dobra, my jesteśmy in Texas już, czy jeszcze nie? Odessa tu jest, wow! To jak na Ukrainie. Jeszcze nie wjechaliśmy, jesteśmy na granicy gdzieś. Tu się wjeżdża, o. Tutaj przekroczymy w tym miejscu. I będziemy w Odessa, a to... San Angelo? Coś słyszałem o tym mieście. Fort Tocton. Tocton, chyba tak się czyta, nie? Dobra, proszę mnie już przepuścić, bo my chcemy jechać. Ja nie mam czasu stać. O! Jedziemy! No i co ładnie rusza ta ciężarówka. Ile mamy ton? Ile tu ton mamy tego ładunku? Wiesz co? Coś tutaj nie mogę znaleźć tego. O, jest! 20 ton! Pług dorobić i korki niestraszne? Tak, takie rozwiązanie jest w BeamNG Drive. Tam jest taka ciężarówka z pługiem i bardzo dobrze to działa. Mi się podoba. Można sobie szybko udrożnić korek. Tutaj podejrzewam, że taka modyfikacja też by się znalazła do ATS-a i wtedy można by było znacznie szybciej dostarczać ładunki. No bieda, wiem, że bieda ta moja ciężarówka, no co mam poradzić? Na razie tylko to, na to mnie stać. Kiedyś się dorobimy, to będzie sztos. Jak to się mówi? W życiu raz jesz miód ze słoika, a raz z ucha, no. Węższe drogi niż w ETS-ie tutaj są? Nie no, chyba nie. Chyba szersze jednak. Generalnie więcej miejsca jest tutaj do manewrowania na placach tymi ciężarówkami. Wszystko wydaje się większe. O kurde, my tu nie wyjedziemy, piękny kawalerze. Zobacz, co się dzieje. Texas wita. I tak zaczyna się teksańska droga, jedna z dojazdówek. Szeroko, fajnie. Limit 75 mil. Nie. Nie, dobrze, 75 mil. Dobrze. Czekaj, to ja nie na ten limit wcześniej patrzyłem, okej. Bo tutaj na tych zegarach pojawia mi się limit w kilometrach na godzinę, a tutaj na GPS-ie pojawia się limit w milach. Ale i tak 121 km na godzinę limitu prędkości maksymalnej dla ciężarówek, to jest wciul dużo. Op, coś tam. Coś tam się stało. I teraz jedziemy do miasta, które nazywa się Odessa. Bardzo podobna nazwa do tego, które jest w Ukrainie, nie? Słyszy się często Odessa to, Odessa tamto. W ogóle wgrałem sobie takiego moda na realne samochody tutaj w ATS-ie. Bardzo ciekawy mod. Tutaj mamy jakieś Volvo, ale te samochody ruchu ulicznego ładniej wyglądają niż te, co stoją na poboczach. Czekaj, to jest realna marka, czy nie? O, jest Honda na przykład. Tutaj stoi jakiś Suwik, tu jest Ford. No, także jeżdżą, dobra, czekaj, bo ja muszę też jechać. Jak gdzieś tu skrącam. Odessa mi się kojarzy. Ej, co ty? Ej, gościu skręcił z lewego pasa? What? Kojarzy mi się Odessa z Assassin's Creed Odyssey. To ja chyba do tego miasta nie doszedłem, albo coś. Grałem w Odyssey'a?
Nie udało mi się jeszcze przejść, a jeszcze w Valhallach. Ponoć Valhalla będzie w tym, w Game Passie, słyszeliście o tym? A jeszcze Odyssey nie przeszedłem, kuźwa. Te Assassin's Creed'y to jest, są molochy, jeśli chodzi o czas, jaki możesz w tej grze spędzić, autentycznie. Ja muszę sobie tę konsolę pozanosić do salonu i tam. Przecież ja mam God of War'a teraz do przechodzenia, Ragnaroka. God of War to jest taka gra, która... którą lubi moja kobita oglądać. Ja jej daję tam pada, jak są jakieś takie sekwencje, gdzie tymi sankami się jedzie, albo gdzieś tam się idzie i się zwiedza. A jak jest walka, to ja biorę sobie pada i tak sobie gramy i bardzo fajnie jest. I taka przyjemna gra do relaksacji. No i ona lubi jakieś tam czary, jakieś tam takie mitologie, nie mitologie. To ona lubi takie sprawy. No i sobie tak gramy, jest bardzo fajnie. Dobra. Ile ja tu na tempo macie muszę ustawić? No właśnie, tutaj mam taki problem, bo widzę tu limit kilometrów. Aha, okej. A, dobrze, ta ciężarówka nie jedzie więcej jak 105 km na godzinę. I w ogóle jadę? Zobaczcie. Buja mi tak kierowicą, widzicie? Nie wiem, o co chodzi. Coś mam nie tak w ETS-ie ustawione? Co mam zrobić, żeby to naprawić? No bo się zaraz w ciula zamienię, nie? Gdzie ma walki? Dajcie znać, jak to naprawić. Jakąś stabilizację ciężarówki włączyć, odwrócony force feedback? Nie wiem, kuźwa, no. 110 godzin w Assassin's Creed Odyssey? Ta gra jest fajna do przechodzenia, ale jest jeden problem z nią. Taki, że ja nie lubię robić za dużo tych misji głównych, dopóki nie mam dobrego ekwipunku. I tak, wiesz, idę w jedno miejsce, zdobywam sobie jakiś tutaj ekwipunek. Tutaj sobie robię to, tutaj sobie robię tamto, a tu przy okazji jeszcze zrobię to, a to pomogę temu, to pomogę tamtemu. I kurde, już druga w nocy i trzeba iść spać, nie? Następnego dnia wstajesz, patrzysz, o dobra, zrobię sobie jedno zadanie główne. Ale do tego zadania głównego, no, wypadałoby mieć lepszą zbroję. No dobra, no to patrz, że tu można zrobić zbroję. Przenoszę się tam, robię sobie, zdobyłam sobie coś, żeby zdobyć zbroję, a patrzę, że tutaj trzeba komuś pomóc, tam trzeba coś przenieść, tam trzeba wywieźć, tutaj czego trzeba upolować, tam tego trzeba zabić i tak dalej, nie? I gówno, nie robię zadania głównego, tylko robię 1000 misji pobocznych, zanim zacznę robić konkrety, nie? I w ten oto sposób w Assassin's Creed Odyssey mam zwiedzoną całą mapę, a zadania główne są takie, że jak podchodzę do jakiegoś przeciwnika w tym zadaniu głównym, to on tam przez 5 minut mówi, jaki on jest zajebisty, mocarny i tak dalej, że co on nie zrobi mi i ten, a ja już mam ekwipunek taki, że mogę kończyć grę, nie? I podchodzę do niego, robię jeden cios i gościu pada i nie ma go. No i tak gram w Assassin's Creed Odyssey. Kuźwa. No ale wiesz, to jest czasochłonne, nie? I już bym pewnie dawno grę przeszedł, gdybym robił tylko zadanie główne. Dobra, kończmy już ten ładunek. I jesteśmy w Teksasie, miasto Odessa. Tutaj mamy nowy port. Czy on wygląda na nowy? Nie wiem. Ja wam powiem tak, ten futerał, który mam na kierownicy, on ma dwie funkcje. Pierwsza to oczywiście wygląd, chyba nie muszę wam tłumaczyć, że wygląda świetnie. A druga jest taka, że nie brudzę sobie tej podstawowej kierownicy i ona mi się nie zużywa. I nie muszę mieć rękawiczek. Ha! Moim zdaniem to jest świetna opcja i każdemu z was polecam. Chociaż ten futerał jest za mały, za duży do mojej kierownicy i widzicie, że mogę go łatwo, o, podnieść w ten sposób, nie? Że trochę mi to nie pasuje, ale mniej więcej tak sobie wyrównałem, no, jest jak jest. Dobra, zrobiliśmy sobie pierwszy ładunek Texas, dojechaliśmy sobie do celu. Czy, aha, bo mam robić te zewnętrzne dostawy. Ujrzewa, nie to kliknąłem. Zewnętrzne. I serio? Okej, dobrze, to dobrze, że tego odcinka nie nagrałem. o tym samochodzie. Ja myślałem, że to jest jakaś niedościgniona nowość, nie? No to pięknie, pięknie, dobrze mi powiedziałeś. Ej, chcę zrobić jakiś ciekawy transport i wszystkie ciekawe transporty wyjeżdżają z Teksasu, patrzcie. Ale lipa, nie chcę takiego długiego. I co, będziemy takie dziadostwo robić? Ja bym chciał na przykład ten dźwig zrobić, ale żeby do Teksasu, a do Teksasu mamy jedynie jakieś takie budy, power generator. No ale wiesz, to nie jest ciekawe. Ja bym chciał to na przykład. I znowu do Odessy bym musiał transportować. Można refresh zrobić? I co to daje? Nic, to samo. Ech, za długie. No i co?
Ale się wkopał chłop. Dobra, a jak wezmę sobie mapę... I co w ogóle powiecie o tej tutaj bazie? Czy ona się czymś różni od tych innych w ATS-ie? Najlepiej to by było sobie tutaj pogadać z jakimś gościem, który w Teksasie kiedyś jeździł albo był chociaż, nie? Żeby nam mógł o tym Teksasie opowiedzieć, bo ja wam powiem, chyba jak większość też z was, nie czuję tych Stanów Zjednoczonych, nie? Tutaj w tej grze. Dla nas jest fajny ETS, bo mamy jakąś historię z tym związaną. O, tutaj byśmy mogli sobie pojechać, o, tu byłem, tutaj sobie zwiedziłem, całą Polskę przejechałem, wgrałem sobie jakieś mody do Polski, nie? A tutaj w ATS-ie nie ma tej takiej głębi. Tego trochę nam brakuje, nie? Przez to nieco gorzej się też ogląda, czy to streamy, czy odcinki, bo tak to wiesz, o, ja sobie przejeżdżam na przykład przez Kraków, albo przez coś tam, ktoś myśli, o, ja tu byłem, ale zajebiście, a tutaj Lucek sobie jeździ, nie? A tutaj w Teksasie jestem i tak każdy myśli, 70 zł dodatek, Teksas, no w sumie jest jak jest. O, autobus mnie wpuścił? Ach, ci kierowcy, oni zawsze się tak zatrzymują tutaj. O, czekaj, źle pojechałem. Co oni mi dolali do tej kawy? No i dojeżdżamy sobie po odbiór. I co o tym powiecie? Będziemy ślimaka ciągnąć. W porządku, nie ma szału, ale jest okej, nie? Jeśli chodzi o to, o wygląd tej bazy tutaj. Dobra, cofamy. Tą ciężarówką to prawie jak europejską, wiecie? Bo ona jest taka, no krótki ten przód ma, nie? Stosunkowo do innych. Także całkiem w porządku się nią manewruje. Ale patrzcie, co ja ciągnę za sobą. Nie ma żartów. Zobacz. Naprawdę nie ma żartów. Ile tu ton jest? 29, 30 ton. I ta ciężarówka daje radę. Tamta moja poprzednia była tak słaba, że z tym już by sobie chyba nie poradziła. Chłopie, nie ma szans. Dobra, wpuśćcie mnie tutaj, bo ja nie mogę tyle czekać. Ja muszę cały stan Teksas dzisiaj zwiedzić. O, dziękuję bardzo. Ale dobrze ci kierowcy tutaj w Stanach Zjednoczonych. O kurde, jak ściąłem. Cholera. To jak ja miałem tu niby wykręcić, żeby to się zmieściło na asfalcie? No długie wcięło, zobacz, tu się dopiero kończy. Mamy jeszcze z tyłu takie, o, niby to są te takie uproszczone, skrętne osie, kurwa, w Stanach Zjednoczonych. Oni nie mają czegoś takiego, no. Oni mają wszystko takie turbo proste. Ty. Dobrze i niedobrze, się tym manewruje ciężko, nie? To są kurde lesery. Jedziemy. Parking brake? Co się stało? I wjeżdżamy na autostradę. Tak jest. O, tu trzeba jakoś tak dziwnie. O, zatrzymał się ciulas. Tam mają znak ustąp pierwszeństwa, widzieliście? Znak poziomy był. Czekaj, jeszcze sobie poprawię kierownicę, bo nie widzę zegarów. O, no i o to chodzi. No i teraz tak. I poszło. Także mamy całkiem spory ten transport. Zobaczcie, jaka moja ciężarówka jest malutka w porównaniu do wielkości tego całego. Wieziemy jakąś pulę, prawdopodobnie kabla. Albo może jakieś, nie no, kabel 30 ton. 30 ton to raczej chyba kabel jakiś, no nie? Znaczy, jak kierunkowskaz mam odczany, okej. Okay. Gdzie jedziemy? Jesteśmy w Teksasie i jedziemy sobie kawał drogi w sumie. No, tylko tą autostradą. Tu mamy jakieś fajne rozwidlenie. Będziemy musieli sobie też to obadać. No dużo jest tych takich rozwidleń. Tutaj Teksas, jak mówiłem, on jest tak duży jak Polska. Albo i nawet większy. Tak, mamy spory gabaryt, ale my się nie boimy ciężkich zadań. Ale ruch, ja cię pierniczę. To w Teksasie taki ruch jest? Północ czy południe stanu? Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo dla mnie jedno i to samo. Ja najbardziej bym chciał zwiedzić stany, w których jest dużo offroadowych rzeczy. A z tego co patrzyłem, to chyba w Montanie jest ich najwięcej. Nie wiem jaki jest Teksas, bo dopiero co tu wjechałem. Płaszcz, jaka droga, tutaj jakieś rozwidlenie. Ej, ekstra to wygląda. Tutaj po prawej, tam po lewej jadą w tą samą stronę. Co jest? Sprawdzian z Antygony? O, pamiętam, ja dostałem z tego pałę. Tutaj trzeba było zostać na zajęciach wyrównawczych i poprawiać pałę z panią.
Ja w ogóle... te lektury... Idź ty. Zresztą... tego się nie dało czytać, no. Jeszcze zrozumieć coś z tego? Takie pitolenie o Chopinie, nie? Ja naprawdę nie lubiłem lektur. To uczniowie powinni sobie lektury wybierać i... robić sprawdzian nauczycielowi z tego, co tam się stało. No tak czy nie? Po co ci to? Co z tych lektur wyniosłeś, kuźwa? Ja nic z tych lektur nie wyniosłem. Głównie to takie jakieś dramy, że ktoś tam się zakochał, nie zakochał. Tutaj się coś tam ten... że to niby sztuka jest. Kamienie na szaniec są fajne, tak, film jest fajny z tego. No ale większość to jest takie właśnie babranie się, nie? Nie wiadomo, o co w tym chodzi. Nie wyniosłeś nic, bo z Macu nie pracujesz. Nie no, myślę, że jakąś tam wartość mają, ale... nikt, nie znam nikogo w moim wieku, kto by się tymi lekturami przejmował na zasadzie: o, przeczytałem coś w tej lekturze, Jezu, jaka to jest prawda, jakie to jest prawdziwe. No nikt nie miał takiej reakcji, nie? Ale w tych lekturach właśnie o to chodzi, żeby młody człowiek się zastanowił, dlaczego ten ktoś tak postąpił, albo tak, czy srak. I chodzi o tą właśnie dyskusję na lekcji, żeby o tym dyskutować, żeby rozmawiać. Dlaczego ten problem powstał, czy tam, nie? Żeby rozwiązywać takie rzeczy, uczyć się samego samodzielnego myślenia, wydaje mi się. A ci, wiecie, no, ci nauczyciele też tam jadą z automatu. Jedna klasa, druga klasa, trzecia klasa, czwarta klasa, to samo każdy. Ty, zajebiste te drogi tu są, wow. Nie wiem, co oni z automatu odpytują i też się nie zastanawiają, czy ktoś wyciągnie z tego jakąś wartość, czy nie. Po prostu jadą jeden po drugim i tyle. Ale to wiesz, Elon Musk powiedział, że łatwiej jest wylądować na Marsie, niż zmienić system szkolnictwa na Ziemi. No bo wszyscy zauważyliście, że wszyscy na całym świecie praktycznie uczą się tym samym systemem, nie? Zapamiętaj, zalicz i zapomnij. Nie no, czytanie książek jest przydatne, ale na przykład nie wszystkich, nie? No bo jakbyś czytał książki doktora Zięby, no to niekoniecznie wtedy to czytanie jest przydatne, zgadza się? Ale jak czytasz książki, które faktycznie zmienią twoje życie, kilka takich książek mam na swojej liście, które faktycznie zmieniły moje życie o 180 stopni i w dobrą stronę, nie? Zacząłem, wiesz, dbać o siebie, udoskonalać się i tak dalej. To są dobre książki. I to nie chodzi o to, że tam... one mają działać dla ciebie, nie? To ma działać dla ciebie. Generalnie czytanie też jest dobre. Tylko trzeba wiedzieć, co czytać, nie? Bo jak czytasz newsy i tego typu inne gówna, no to... wiadomo, że to nie będzie dla ciebie dobre. O, tu chyba musimy zjechać. Ej, bardzo ciekawe zjazdy są. Nie widziałem takich jeszcze ani w ETS-ie, ani w ATS-ie. Tutaj kierowcy muszą ustępywać. I zjechaliśmy sobie właśnie do jakiejś miejscowości. Ale patrzcie na to, tu jest autostrada. Te zjazdy są ogromne. I przez całą tą drogę, jak jechaliśmy sobie tą autostradą... ło! O, ledwo wyhamowałem. Przez całą tą drogę była... ta droga tutaj niby ta zjazdowa. Fajnie to wygląda, tutaj Hammer stoi z boku. Ekstra, podoba mi się to. Dobra, to faktycznie wygląda inaczej w tym Teksasie niż w innych Stanach, póki co. Zakuć, zdać, zapomnieć, 3 razy Z. No, także z tym szkolnictwem to... mówię, no, lepiej się samemu uczyć tego, co faktycznie będziesz chciał robić, nie? A szkołę to byleby tam zdać i olać to. Bo serio, nic dobrego się z tego nie wynosi. Kompletnie, same nieprzydatne rzeczy moim zdaniem. Kto w szkole nauczy cię rachunkowości, dbania o finanse, które są kluczowe? Kuźwa, ludzie kupują sobie, biorą sobie samochody w leasing, biorą drogie, kupują jakieś drogie samochody, BM-ki, a nie mają nawet gdzie mieszkać. Albo zadłużają się kredytem, biorą kredyt na wakacje, albo kredyt na samochód. No leasing jest kredytem na samochód, nie? Typem, rodzajem kredytu. Boże, to jest droga do nieszczęścia. Tyle ludzi kredyty bierze na jakieś głupoty. Potem jakieś wakacje kredytowe, inne gówna. Ja rozumiem wziąć sobie kredyt na dom, jakiś hipoteczny, gdzie
wartość tego domu w czasie będzie się zwracać, jakoś wzrastać, nie? No ale nie kuźwa na samochód albo na wakacje, czy na wesele kuźwa. Jak nie masz kasy na wesele, to robisz małe wesele, no. Co w tym trudnego do zrozumienia? Nikt cię tego w szkole nie nauczy. A to jest kwestia tego, że albo będziesz szczęśliwy w życiu, albo nie, no. Albo dasz sobie radę w tym życiu, albo nie, no. Jaki jest cel szkoły inny niż to? Mnie takie rzeczy wkurzają, ale co ja mogę poradzić? Ja mogę wam tylko powiedzieć, martwcie się o swoją dupę, no. I po swojemu urządzajcie swoje życie. Dobra. No, podstawy przedsiębiorczości też miałem. I kto cię tam nauczył, czym jest... No dobra, podatek VAT mogą cię jeszcze nauczyć, nie? Ale prawo podatkowe jest tak skomplikowane, że zaawansowani... no, jak to się mówi... Doradcy podatkowi czasami mają problem, żeby to odpowiednio interpretować, nie? A co dopiero taki szarak jak ja czy ty? To też jest problem, nie? Jakby takich niuansów jest dużo, tak? Ale takie podstawy, które wiesz... które pomogą ci przetrwać w tych pierwszych etapach samodzielnego życia. No, takie podstawy, kurde, żeby cię wprowadzić w to wszystko. No nie ma tego w szkole, no nie ma i koniec. Dobra, co my tutaj mamy? Ale ty, ale to fajne jest. Circuit Breakers, to jest bardzo fajna rzecz. To się montuje w... liniach przesyłowych i możecie sobie poszukać na internecie, co się dzieje, jak się odpina te rzeczy. Takie fajne te się robią. Pioruny, że tak powiem, no. Łuki elektryczne. Mega fajna sprawa. Tu mamy taki krótki transporcik, ale niestety mamy w tą samą stronę. Tutaj mamy glass rack. Powiem ci, takie dziwne te rzeczy są. Znaczy, dziwne, nieciekawe, nie? O, czekaj, coś innego się pojawiło? Czy nie? Nie, to samo, okej. Okay. Nieciekawe, chciałbym w tę część Teksasu gdzieś się udać. No tutaj mamy coś bardzo daleko. Tu mieliśmy taki ciekawy ten kawałeczek, nie? Tak jechaliśmy gdzieś tam z 10 minut. Podobało mi się. Mało tych transportów zewnętrznych. A tu? O, tutaj mamy coś ciekawego. To możemy sobie zabrać. Tu mamy turbinę wiatrową. Możemy sobie zabrać to. To co prawda nie jest związane z tym eventem, który aktualnie staramy się robić, ale dużo ciekawsze niż te ładunki z rynku zewnętrznego, co? A nadal nie mogę się zdecydować, czy kupić ten Teksas, czy nie. A wiesz co, no to jest indywidualna sprawa, nie? To po prostu jest dodatek jak każdy inny, rozszerza mapę i jak masz jakieś inne dodatki mapowe, to będzie mniej więcej, myślę, że to samo. Widzisz, że mi się podobało tutaj, jak jechałem przy tej autostradzie, ale generalnie taki skrót tego, co w tym stanie możesz zobaczyć, jest na zwiastunie, no nie? I jakichś tam rewelacji dodatkowych nie będzie. Zobacz sobie zwiastun tego dodatku i tam masz taki najciekawszy, skrót takich najciekawszych miejsc, tego co możesz sobie, wiesz, zobaczyć w tym dodatku, no nie? No to jest jednak 7 dych. To ani mało, ani dużo. No 7 dych. To jest tylko dodatek do gry. Ale żeby objechać cały, no to musisz też z parę naście godzin? No, naście godzin może nie. Ale tak z parę godzin na pewno poświęcisz, żeby tu wszystko objechać, nie? Jeśli grasz w ETS-a, masz 1000 godzin, no to jest no-brainer. Musisz to kupić i koniec, tak? Ja tu chyba źle robię, że skręcam w lewo, ale ciul tam. A, bo tu chyba nie ma przejazdu takiego, okej. Kapuję. Widzicie? To jest tak dziwnie, że ja teraz muszę skręcić w lewo. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Mógłbym co prawda pojechać teraz w prawo, gdyby tu droga była. Ona jest zablokowana. I pewnie gdzieś tam dalej po prawej stronie byłby zjazd na tą główną autostradę, powiedzmy, nie? A teraz, ha, widzicie? Dobra. Ja tu sobie oczywiście zrobię myk, że skręcę tak nieprawidłowo. Ale GPS nas dobrze prowadził, że my powinniśmy robić same prawo skręty, nie? Ale ciul tam, kurde! Ja nie będę się patyczkował w takich sprawach. Pyk, jedziemy. A co? Co dobrze zrobiłem? Pewnie, że tak. Wdupczamy się na Krzysia, na autostradę i jedziemy. Czaj, dobrze? Tutaj? Nie, czaj, tu muszę skręcić, okej. Ale wielkie to. Zobaczcie, jakie te drogi są tu ogromne. Ogromny pas zieleni jest też, nie? Po środku gdzieś tam. No, także jak faktycznie dużo grasz i masz już wszystkie dodatki, to myślę, że warto, tak? Ale jeśli jest to dla ciebie na zasadzie, że o, dopiero zainstalowałeś i nie wiesz, czy to będzie twój pierwszy dodatek, czy nie, no to chyba jednak warto grać jednak na tej podstawowej grze. Ty widzę, że w ETS-a grasz, tak? Dobra, tam wpuści mnie, nie?
bardzo dobrze. No na pewno parę tutaj różnic będzie w stosunku do innych stanów. Już teraz widzę, że te autostrady są ciekawe. Póki co, a jeszcze żeśmy nic nie zobaczyli, dopiero gdzieś paręnaście minut tutaj jadę, nie? Tekstura drogi jest inna na pewno, ta po której teraz jedziemy, od razu widać. Tutaj mamy jakąś ogromną wieżę ciśnieniową. Musimy tu skręcić. Wszystkie mapowe masz, tak? No to myślę, że nie ma się co zastanawiać. Raczej zniżki przez długi czas nie będzie na tą mapkę. Ale to jest oczywiście wszystko twoja decyzja, nie? No i patrzcie, znowu jadę i znowu mi tą kierownicą buja. I tak mam tylko w ATS-ie. Nie mam tak w ETS-ie w żadnej ciężarówce. Nie wiem od czego to jest. Mam wrażenie, że jak dałem tą stabilizację ciężarówki na maksa, to ten efekt na kierownicy jest trochę mniejszy. Może powinienem dać jeszcze stabilizację ciężaru tej naczepy, to wtedy będzie lepiej. Tu jest jeszcze taka opcja jak stabilizacja naczepy. Okej. Okej. Chyba git, nie? Let's do it. Co za typ? Ej, oni zawsze tak robią, czy to w ETS-ie, czy w ATS-ie. Zawsze tak wyjeżdżają. Co, oni lusterek nie mają? Skąd wziąłem uchwyt na pada? Wiesz co, z AliExpress kupiłem. To jest kawałek plastiku, ale tego kawałka plastiku nigdzie w Polsce nie można było kupić. Nie wiem czemu. Ja jak będę miał jakieś takie swoje miejsce narzędziowe i różne takie rzeczy, sam nauczę się spawać i sam będę sobie robił takie rzeczy plastiku. Albo drukarkę 3D sobie kupię, bo czasami naprawdę takie drobne gówno chcesz sobie zrobić do aparatu, czy do czegoś, do kamery, czy cokolwiek, nie? Jakieś mocowanie. I patrzysz, a kosztuje to 200 zł kawałek metalu albo kawałek plastiku. 200 zł. Znaczy przecież idzie nogami zakryć, nie? I to nie jest jakiś tam, wiesz, że tam jakieś fancy, nie wiadomo z czego, jaki materiał, jakieś złoto czy coś. Tylko po prostu dopasowany kawałek metalu, nie? Z czterema nagwintowanymi otworami i tyle. Tak teraz potrzebuję czegoś do kamery, nie? Takiego mocowania. I gówno, i nie ma. Znaczy jest, ale wciul drogie, nie? Znaczy dla mnie się to wydaje za drogie. Zdecydowanie. To powinno gdzieś kosztować 50 zł max, nie? No a te uchwyty akurat były tanie, one kosztowały parę naście złotych. Kupiłem od razu 4 sztuki sobie. Plastikowe są. Nie są jakieś niesamowite, ale wiesz, robią swoją robotę, nie? I mogą sobie bez problemu tutaj przywiesić, czy przyczepić do ściany, na jakiegoś kołka, czy na taśmę montażową, cokolwiek, nie? Poszukaj sobie gdzieś tam na AliExpressie. Dobra, musimy zwolnić, bo tutaj... No i jesteśmy w jakimś mieście, to miasto nazywa się Puste Pole, nie ma tu miasta. Dojeżdżamy do San Angelo, jeśli dobrze przeczytałem. Mamy tu jakąś nawet stację paliw, ale ona nie działa. Nie mają tam paliwa niestety dla ciężarówek, tylko dla osobówek. Uchwyt łazienkowy i przerobiłem. W sumie można by było spróbować, nie? Słuchaj, jeśli coś jest głupie, ale działa, to nie jest takie głupie. Nie no, wątpię, żeby uchwyt łazienkowy zadziałał, chociaż może. Dobre są te takie ścianki perforowane, do których można poprzyczepiać różne rzeczy, nie? Taką ściankę sobie robisz na przykład z padów. Jeszcze zamykasz to za jakąś szybą czy coś, żeby się nie kurzyło. To jest super, nie? Co to za ciężarówka? Jeszcze już nie pamiętam nazwy. Western Star albo coś takiego? Bardzo mi się podoba przód tej ciężarówki. Ją można rozbudować o kabinę. Teraz niestety kabiny nie mam, więc nie mogę spać i nie śpię. Cały czas pracuję. Ale wiesz co, jest to trochę praktyczne, bo mogę się spojrzeć i widzę sobie, nie mam tej martwej strefy, widzę, że tutaj samochód jedzie, to mogę sobie zjechać, nie? Że zrobił mi akurat miejsce. Przydatna rzecz.
Tak, mam łeb od rakiety, dokładnie. Rakieta Ilona Muska, on leci na Marsa tą rakietą. Włączamy tempomata. Która godzina jest? 9. Tempomat mamy. Ta ciężarówka może jechać z maksymalną prędkością 100 chyba 5. Ale widzę, że mogę ustawić tempomat nawet i na 300 km na godzinę. Coś się zbugowało. Tutaj na tym moim zegarze widać. Tutaj takie. A, nie będziecie chyba widzieć. Nie, za małe są te liczby, ale jest tam na zielono ustawione na 300 km tempomat. No cóż. Ciekawie by się jechało z taką prędkością w ATS-ie, nie? Myślę, że na pewno dużo szybciej. Dobra, to nie jest łeb od rakiety, to jest turbina wiatrowa, no. Ten czubek takiej turbiny wiatrowej. Ale pośmieszkować też, nie, też można, nie? Nie zaszkodzi. Ale to... Tu na jakiś offroadzik wyjeżdżamy, na jakąś elektrownię, słuchajcie, wiatrową. Okej, okay. Dowozimy część wiatraku na pole, na miejsce budowy. Wow. ETS-a z widzami bez modów i od początku? No to tutaj właśnie w ATS-ie tak gram. Kompletnie nie mam kasy i wszystko sobie od początku zaczynam. Ale nikt nie chce grać w ATS-a, no nie wiem czemu. Też to jest to samo co ETS, nie? Ale fajnie się tu jedzie. Dobra, i dojechaliśmy. Jak się tu parkujemy? Uuu, ale dziwnie. To jest plac budowy jakiegoś wiatraka. Spróbujemy tu objechać w tą stronę. Widzę, że jest ciekawie. Fajny futer na kierkę. A, dziękuję bardzo. Dzisiaj wszyscy mi gratulują nowego futerału. Co, trzeba dbać o wszystkie swoje rzeczy. Ja dbam dzisiaj o kierownicę i nie zużywam jej. Dobra. Tutaj są pachołki porozmieszczane, warto by było w nie nie wjechać. Okej, okay, jeszcze kawałek do przodu. Włączmy sobie lusterka. Okej, okay, cofamy. Już wam pokazuję, jak to wygląda. O kurde. Ja wam przypominam, że tu nie mamy skrętnych tylnych osi w tej naczepie. Ciekawa sprawa. Dobra, cofamy. Dobra, jak ten pachołek bierzemy? Prawie dobrze. Ale jednak musimy wyprostować jeszcze koła. Nawet z lusterkami ciężko tutaj dostrzec tego pachołka, tak żeby go ominąć odpowiednio. Także ja sobie włączyłem tryb drona i dronem sobie podglądam teraz, jak tu skręcić. O! Oj, trochę źle. Perfekt, tu się jeszcze wyprostujemy. Oj, co ja źle zrobiłem, że tak się wykrzywiło? Coś nie mogę wyczuć. A tu nie ma tyle skrętnych osi, powinno być łatwiej właśnie. Ha, to ty lucek. Nie w tą stronę, kurde. Już, koniec. Kurde, to było najgorsze parkowanie, jakie w życiu robiłem. To znaczy, nie, że tam jakieś trudne czy coś, tylko że totalnie dałem dupy. Ono nie było jakieś skomplikowane mega, nie? Jest. 30 tysięcy dolarów mam, wow! Czekaj, oddaj hajs. Ile mam wypożyczone? No trochę mam. 14 tysięcy dziennie spłacam. To powiem ci. Powiem ci. Gdzie to się spłaca? Nie mogę? Bank. A, jest tutaj, repay, okej. Dobra,
10 tysięcy musimy sobie zostawić. Kurde. Tu są raty, tak? Czy co to jest tutaj? Aha, dni, okej. Nie wiem, co tutaj jest. Oprocentowane na 18%. Ja pierdolę. Nieźle, nieźle. Dobra, moi drodzy, dzięki wam za dzisiaj.